Przewrócone drzewo na alejce prowadzącej do pomnika chwały, kawałek dalej kolejne powalone drzewa i połamane konary. Na szczęście skala zniszczeń na kołobrzeskiej nekropolii nie jest duża, ale kilka nagrobków zostało uszkodzonych. W całym mieście i powiecie takich powalonych i połamanych drzew było mnóstwo. Od godzin wieczornych w piątek do dzisiaj Straż Pożarna miała pełne ręce roboty. Od tych pierwszych zdarzeń na chwilę obecną mamy odnotowanych ponad 240 zdarzeń związanych tylko z usuwaniem skutków tego silnie wiejącego wiatru. Fredry, Aniołów, Stróżów, Krzywoustego, Dworcowa, Giełdowa, Kasprowicza Wschodnia i wiele innych. Przy tych ulicach w Kołobrzegu strażacy podejmowali interwencje w związku z powalonymi drzewami lub połamanymi konarami. Doszło też do takiego dosyć poważnego zdarzenia w miejscowości Gościnodwór, gdzie drzewo spadło na dach i uszkodziło część budynku. Tutaj zachodziła potrzeba wręcz ściągania ciężkiego dźwigu z koszalina, przy pomocy którego tutaj to drzewo zostało z tego budynku usunięte. W Gościnie strażacy użyczali agregatu do podtrzymania pracy respiratora. Tam też podmuch wiatru uszkodził słup ogłoszeniowy. We Włościbożu, Kukinii i Trzyniku uszkodzone zostały poszycia dachowe. W Karcinie doszło do pożaru słupa energetycznego. Mamy też bardzo dużo zdarzeń związanych z obiektami mieszkalnymi. Są to zerwane poszycia dachowe, zerwane blachy, zerwane elementy konstrukcyjne budynków. Doszło też do uszkodzenia kilku pojazdów osobowych. To był pracowity i trudny weekend dla strażaków. Cały zastęp, obsada JRG, dodatkowo jeszcze były wzywane dyżury domowe, były wzywane osoby z wolnego, żeby tutaj była możliwość jak największa obsadzenia jak największej ilości pojazdów, żeby w miarę szybko usuwać te zagrożenia. No i cały tutaj brać druhów jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu naszego powiatu. A do tego wszystkiego doszły problemy z numerem 112. Na kilka godzin padł system powiadamiania ratunkowego. By uzyskać pomoc, wielu mieszkańców dzwoniło bezpośrednio na numer kołobrzeskiej jednostki. Zgodnie z zapowiedziami czekają nas kolejne wietrzne dni.